Każdy prawdziwy Polak i każdy prawdziwy patriota powinien zagrać na tej modyfikacji. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z Hearts of Iron 4 na moim kanale. Chłopiec, zaszalejmy trochę, nie? Zaszalejmy trochę, zmieńmy coś, żeby nie było, wiesz, tego samego. Dawaj Kaisera, dawaj faszyzm. Japonia idzie historycznie. Takie sobie zrobimy ustawienia. Wszystko leci losowo, nie? Wszystko leci losowo, naprawdę. YOLO. Czajcie, że tak naprawdę jedna modyfikacja skłoniła mnie do tego, żeby potestować sobie template'y kawalerii i sobie pograć kawalerią w hoja? Dobra, idziemy, moi drodzy, w Radę Regencyjną i w Kozackiego Króla. Robimy full Cavalry Poland Entertainment, dude. Panowie, tak całkowicie szczerze, czy myślicie, że szarża husarii z takim, że tak powiem, wyglądem będzie mocno podniecająca, gdy będziemy wchodzić do Berlina, czy nie? Bo mi się wydaje, że trochę mocno. Moi drodzy, a wy, jeżeli chcecie, żebym pokazywał jeszcze bardziej chore psychicznie modyfikacje, to zostawcie lajka pod tym filmem. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi. A na eneba.com możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. Tak jest, panowie! Szalony pomysł i czasy są szalone. Mamy króla. Jest Paweł! Już grałem kiedyś Pawełkiem, ale powiem wam szczerze, że z tą skórką Pawełek wygląda coraz lepiej. I to jest najpiękniejsze. Gospodarka wojenna w 36 roku na Polsce. Jedziemy. Po prostu. Patrzcie. Pilecki. Pilecki, moi drodzy, zostaje awansowany. Bohater, jakby coś. Jak ktoś nie zna Witolda Pileckiego, a jest Polakiem, no to zastanów się. Wybieram Pileckiego i tutaj wybiorę sobie, moi drodzy, Andersa, bo to jest najwyższe stanowisko kawaleryjskie i będziemy szli tylko w generałów, którzy będą mogli ładnych kawalerzystów nam wystawić do walki, nie? No coraz większe dymy na świecie, ale my się tym nie przejmujemy, moi drodzy, bo nasi chłopcy są gotowi na wszystko i na każde rozwiązanie. Żądanie wobec Litwy, moi drodzy. Powiem tak, jeżeli Litwa się nie zgodzi, no to powiem tak, patataj i przez Kowno przejedzie 71 dywizji kawaleryjskich nowej, wyzwolonej, wielkiej, nieśmiertelnej Polski. Oczywiście usuwam te dywizje, bo się brzydzę, no trzeba tylko zostawić kawalerię wielką, nieśmiertelną. A, nie mogę tego zrobić, bo nie mam 400 siły. Trzeba było nie usuwać dywizji. Brawo, Łukasz! Ale z ciebie jest super chłop, nie? Brawo, Łukasz. Jesteś kretynem. I to jeszcze licencjonowanym. Żądanie wobec Litwy. Chłopiek, ugnij się pod moim koniem, albo inaczej będzie co... Oj, chłopiec. O Boże, tu są Ruscy jeszcze. O, git. A, bo Ruscy mają bunt. Świetnie. I co ta Litwa? Dajesz się czy nie? Okej, Litwa się zgadza. No, powiem tak. Prawie was zrównałem z ziemią, nie? Inflantów nie mogę zrobić i żądania wobec Słowacji też nie. Ale chyba inflanty teraz szybciej by się wypadało napaść, nie? Znaczy napaść, przepraszam. Że użyłem takiego frywolnego języka. Chodzi o wyzwolenie, więc trzeba 500 tysięcy ludzi mieć w polu, więc w sumie pół miliona ludzi w polu, to zrobimy tak, raz i dwa. To powinno wystarczyć. Mam cele na nich, moi drodzy. Ty, nie dostałem na nich celu. Dostałem cel tylko na Estonię. Nie, to jest wałek. Muszę tym gościom wysłać ochotnika, wygrać im wojnę domową i dopiero później uzasadnić na nich ręcznie cel, nie? No to będzie wspaniale dosłownie. Ty, moi drodzy, nasz polski husarz działa, ma 10 breakthrough i 5 soft ataku. Świetnie. Zobacz, jaka zdobycz będzie terytorialna dla nas. Ale ładnie, pa. Ty, pomoglibyście atakować. Boże, czemu oni Rygę biją? Zaraz skupieję. Ej, nareszcie się ruszyli. Chyba będzie jakiś przełom. Poszli za ciosem mojej husarii i zaczynają przebijać te dywizje. 99? Dziękuję. Boże, czy mogę dać tutaj kasy? 400 samolotów tu mogę dać. Co jest? Dobra. Nie, 22, dobra. Dobra, mamy 22 kasy, więc to powinno pomóc w 100% już. A oni mogą wyjść tędy? No co ty? Ta, oni w dwie dywizje atakują. Kurde, ja mam na nich cel wojenny, żeby ich podbić. Czy nie? Estonia i co? Ej, jak to? Ja mam cel na... Wermontskie Królestwo Polskie ma cele wojenne przeciwko, ale nie mogę wypowiedzieć wojny, bo mam... Aha. No i tu mój closer support ledwo działa, ale jednak działa, więc... Dobra, powiem tak. Chyba nie ma na co czekać, wiesz, tak długofalowo. Wydam wojnę Estonii. Chyba nie ma na co czekać, wiesz? Zaraz mi głowa eksploduje na cztery kawałki. Dobra, idziemy full all in, moi drodzy. Jeżeli Rosja przyjmie wezwanie do wojny, zniszczymy też Rosję. No i świetnie. Rosja przyjęła wezwanie, a moja husaria przyjęła po prostu za cel zajęcie stolicy Łotwy. Proste. Ryga, dobranoc. Żegnamy się z państwem. Dzień dobry. No i co? I Łotwa do domu. Cześć. Trzymaj się, Łotwa. Trzymaj się tam. Cześć, cześć. No i co? Estonia. Witam bardzo gorąco. Okej. Okay. Proszę do przodu, chłopaki. Okej. Okay. Tutaj nasza kawaleria sobie chyba powinna poradzić z tego, co widzę. O, USA wypowiedział wojnę. Celem jest Ameryka. Kocham tę grę. No i Estonia wchodzi pod naszą strefę wpływów. I co? Mam wojnę z Rosją? Ta, mam wojnę z Rosją. Super. Nie mogę się doczekać. Strajki? Wspaniale. Jeszcze lepiej. Teraz się zastanawiam, czy nie wyzwolić Litwy jako marionetki. Bo tutaj dostalibyśmy, moi drodzy, jedno z poniższych musi być faktem. Litwa jest poddanym, albo wszystkie spod rejonów. Ty, no to mogę to zrobić, czy nie? Ty, mogę, czy nie? Jestem po prostu kretynem. Musimy mieć kompilans 50 tutaj, nie? Na litewskich terenach. Mogę to jakoś zmienić, kurde, prawo okupacyjne? Na jakieś brutalne represje? Nie, nie da się. Szkoda. Znaczy, zostawmy tak, jak jest, nie? Na razie. Po prostu poczekamy na wyzwolenie się Rosji i zobaczymy, co z tego będzie. Właśnie wykastrowałem się z najlepszego celu w Hearts of Iron na Polsce. Nierdzenne zasoby ludzkie. Musimy to zrobić. Usunąłem sobie jedną armię, żeby zostawić tylko pół miliona ludzi w wojsku, bo mam karabiny, więc manpower
Power się tutaj bardzo mocno przyda. Kompilans się powinien szybciej też nabijać. Zobaczymy, nie? Tak się zastanawiam na chłopski rozum. Przecież to łatwiej będzie Litwę wyzwolić i zrobić ten cel, dostać kory, mieć miliony fabryk i manpowera. Jako marionetkowy rząd? O proszę bardzo. Co ja się będę męczył z garnizonowaniem, jak ja sobie ich zaanektuję konwojami za chwilę, nie? Dobra, i teraz kończymy robić ten cel, czyli powinniśmy dostać kory, nie? Na te terytoria. Okej. Okay. Rzeczypospolita, Rzeczpospolita Bermącka. No i Litwa mi się wciągnęła. Boże, to było takie łatwe. A ja siedziałem jak dzban i po prostu... O Jezus, to była głupota, co ja w ogóle robiłem. Mam prawie skorowane tereny i teraz możemy robić roszczenia do Wielkiej Litwy zaraz, nie? Więc o Jezus. No i Niemcy żądają Kłajpedy, nie? No nie mamy wyboru. Dobra, otrzymacie Kłajpedę. O kurcze, moi drodzy. Widzę odpowiednią sytuację do zainterweniowania w Ukrainie. Dlatego, że Rosja jest moim wrogiem. A ZSRR co nie jest moim wrogiem, więc powiem wam szczerze, że wjechanie tutaj i zrównanie z ziemią Ukrainy, żeby ZSRR sobie zgarnęło teren, to jest całkowicie dobry pomysł, tak całkowicie szczerze, nie? I teraz nasi... Jezus, jak nasi ułani wyglądają, moi drodzy, o! Chłopie, zobacz na te konie, spójrz na nie, spójrz jak wjeżdżają. I teraz konie na Kijów. Dobrze, wjeżdżamy do naszego kijowskiego księstwa lennego, więc... Ale Ukraina się broni, ty. Proszę przestać. Chłopiec, zmieńmy tą doktrynkę w coś lepszego, nie? Idziemy... Jedynką. Tak jest. Idziemy w szybkość naszej kawalerii i unicestwienie. Ty, mam konferencję pokojową normalnie z Ukrainą. Co jest? Ty, to Kijów Polsce się należy przecież, tak? I dostęp do Morza Czarnego. Ty, ja nie mam player LEDa, a Sowiet mi punkty oddaje. Co jest? Ty, dzięki Ruski. Za całą Ukrainę praktycznie za darmo. What? Ty, to może jeszcze z Białorusią byśmy porozmawiali. Tak w sumie, jak już tak zaczęliśmy dyskusję. O, daj mi eksperta kawalerii, chłopcze. Tak jest. Anders, ekspert kawalerii. Jedziemy. Ty, Białoruś powinienem zniszczyć w sekundę, nie? A jakby się ktoś zastanawiał, jakim template'em kawalerii gram, to taki sobie zrobiłem. W sumie wasze template'y do kawalerii, albo wasze jakieś takie ciekawe template'y, które chcielibyście, żebym sprawdził, nie wiem, czy to na YouTubie, czy na streamach, możecie mi podsyłać zdjęcie po prostu tego okienka, na przykład, nie wiem, na Discordzie albo na Twitterze, nie? Albo na moim fanpage'u na Facebooku, to bez różnicy. Ty, no i czekaj, wchodzimy na Białoruś i... Ciekawe, czy będzie konferencja pokojowa, nie? Dobra, roszczenia do Wielkiej Litwy mogę zrobić? Nie. A, bo roszczenia wymagają celu zajmij inflanty. Ideologia partii rządzącej musi być bez powiązań. No to trochę komplikuje plan mój, nie? Kurde, musielibyśmy iść tutaj. Zabiegamy o zbliżenie z Niemcami, nie? Żeby zrobić podkreślenie roszczeń do wschodnich ziem, moi drodzy. Zobaczcie, ile mamy roszczeń wtedy. Mamy kory wszędzie, nie? Ej, znowu konferencja pokojowa z Sowietem? I co mogę powiedzieć? Dziękuję Związkowi Radzieckiemu za takie dary. Chyba tyle. Dobrze, pójdźmy w to zbliżenie, moi drodzy, z Niemcami, ale nie mogę tego zrobić, bo Cesarstwo Niemieckie musiałoby podpisać pokój z Rzeczypospolitą naszą. Aha, czyli nie mogę zrobić zbliżenia z Niemcami, tak? A nie, muszę zażądać Słowacji od Czechosłowacji. Aha. Jezus, oni mają frakcję na pół Europy. Jasny gwint, przecież oni mnie pokonają, jak dojdzie do wojny. Nie, no to jest tylko w moim let's playu, nie? Francja dołączyła do Czechosłowacji, bo Brytyjczycy wypowiedzieli wojnę Jugosławii. A Jugosławia jest we frakcji z Czechami i z Rumunią. Proszę o pomoc. Teraz nie mogę zrobić tego celu, bo Słowacja istnieje. Co? Ło, mogę zrobić cel w 10 dni. Dobra, wchodzę tam do środka. Jolo, pokażę wam, co to znaczy prawdziwa moc husarza. Jego kopia, chłopiec. Może potrzebuję 50 jednostek Wolframu, bo mam 3000 artylerii na minus, nie? Więc no nie jest za ciekawie. Ty, no i mam cel na Czechosłowację, wypowiadam im wojnę i Włochy chcą u mnie dokować. Ty, aj nie chcą mnie. Ty, chcą mnie, ale S. Ale mamy, moi drodzy, patrzcie na to. Ale mamy sojusz. Ale, moi drodzy, oni się mocno bronią, zobaczcie. Model walczącego husarza wygląda tak pięknie, że dosłownie zaraz dostanę jakiegoś ataku spazmu, nie? Naprawdę. Czesi mnie atakują w ogóle z Rumunami. Śmiechu warte. A ci im robią backdora, nie? Kurde, czajcie, że na polskiego husarza to nawet odpalili force attack? Co ciekawe? Ale polski husarz się trzyma twardo, moi drodzy. Trzymam się twardo i się nie poddam. Nie ruszę się z tą. No step back. Ani kroku w tył w stajni. Czekajcie, spróbujemy naszym wielkim husarzem tutaj zaatakować, bo oni toczą walkę w dwóch bitwach. Czekaj. O. Samoloty, świetnie. I teraz? Tak jest, moi drodzy. Powinniśmy to przebić. Czekaj. Chociaż szkoda, bo nie mam artylerii, ale tu wsparcie idzie, nie? 1000 dywizji, stary. Kiedy ich wyczyścisz? Kawalerio husarska najlepsza na świecie. Ej, Japonia do nas dołączyła. Do frakcji. W sensie nie do nas do frakcji, tylko wypowiedziała wojnę tymczasowemu rządowi radzieckiemu. Boże, co się dzieje w tej grze? Tymczasowy rząd radziecki jest w sojuszu z komunistycznymi Chinami, walczy z Japonią i z połową Europy. Co jest? Ty, czy to będzie breakthrough na froncie, którego potrzebowałem?
wybrałem? Zaraz zobaczymy. Tu bym się przebił. Patrz, tym na przykład tu się przebić, nie? Panowie, dajcie samolota. Jezus, jakbym to przebił i bym się przedostał tutaj, to by był hit. Po prostu hit, nie? Ty, tu można skontrować ładnie. Okej, przebiłem się. Kontruj. Tak jest, moi drodzy. Polska husaria nigdy nie przestaje zadziwiać. Tak jest, moi drodzy, tak jest. Mamy to. Przedzieleni na pół. Sława wielkiej husarii. Mamy to, moi drodzy. Udało się ich przebić. Co jak co, ale oni zostali tutaj nieźle rozbici. Kolejna kontra, moi drodzy. Tutaj jest problem. Problem jest taki, że ja mam bardzo dużo ekwipmentu, ale artylerii nie mam na zrobienie husarii. A Rumuni atakują dosłownie jak 150, nie? Chyba trzeba unicestwić tutaj tą Czechosłowację, a później Rumunię, nie? Ty, ja tracę coraz więcej ziem, widzicie to? Oni mnie legitnie niszczą. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Chłopie, mam 60 tysięcy kawalerii. Poczekajcie, zrobimy duplikuj. Usuniemy to i usuniemy to. Okej. Okay. Zduplikowaliśmy i ja muszę wystawić, moi drodzy. Jezus, ja manpowera nie mam. Co jest? Kurka wodna, ja muszę zaatakować jak najszybciej to jest możliwe i zniszczyć Czechy na razie. Ja pitola, nie? Ja się nie spodziewałem, że ja w tak krytycznej sytuacji jestem obecnie, stary. Wystawiam wszystko, co może latać i robić komuś krzywdę, bo jest tragedia. Dobra, tutaj się staramy przebić w ten sposób. Zaraz zobaczymy. Dalibyście radę przejść? Nie dadzą rady, bo jedna dywizja mnie blokuje, nie? Ale gówno. Nie, udało mi się, ty, czekaj. Okej, tu jest nawet okrążone. Dawaj. Nie no, jak oni są tak okrążeni, no to panowie, no. Jak wy nie dacie rady? No musicie dać radę. Świetnie. Jakbyś tu wjechał i ty byś skontrował. Cicho. Świetnie. Dobra, jakby mi się to udało stłamsić. Ty, czemu nie jedziesz na Bratysławę, a później tu? Czekaj, Bratysława, Brno, Praga. Jeżeli to zdobędę, Czechy kapitulują, ale oni mi pół Ukrainy ukradli, nie? Dobra. Czekajcie, wjeżdżamy, zobaczymy, czy uda mi się... Nie, uda mi się ich przegonić. Ej, tu. Dobra, zniszczenie totalne. Bum, bum. No dawaj, kurka. Ej, Jugosławia skapitulowała. Okej, świetnie. Rumuńcy się uspokoją teraz, bo będą mieli Włochy na plecach. Dobrze, chłopaki. Ci nieśmiertelni, 40-1, chłopie, nie? Dobra, moi drodzy, to będzie kretyńskie, co teraz zrobię, ale odpalamy się na 500% i staramy się zdominować, czy to Czechów. Ty, tu byś mógł dominację zrobić. Patrz, czy to Czechów, czy Rumunię. Lecimy na Brno, bo oni już nie mają dywizji. Jezus, ja robię atomową husarię dosłownie, nie? To jest atomowa husaria, moi drodzy. A tu? Ej, tutaj to też wygląda dobrze nawet. Ty, czyli na tym tępym planie się świetnie gra. Boże, ale nasza kawaleria robi po prostu unicestwienie w sekundę, chłopie. W sensie, my wchodzimy na prowincję, jest tylko bum, bum, cyk, cyk, jep i jest unicestwienie totalne. Nie dość, że to jeszcze szybkie po prostu jak biegunka. Gdyby nie to głupie blokowanie bezsensowne tych dywizji tutaj między sobą, to mogliby, to byśmy zrobili, nie wiem, 50 razy lepsze okrążenie na przykład. O, na przykład tutaj, widzisz, co się dzieje. Bum. I moi drodzy, Praga stoi przed nami otworem. I nie tylko Praga. No i do widzenia. Żegnam. Goodbye, man. No i co? Głupio wam? I teraz bierze pani 200 konnych husarzy z artylerią i wsparciem pepans i wjeżdża pani do Liberasa. Po prostu. A jak hrabianka przyjdzie, coś mówi, hrabianka, weź. Stoi pani 120-kilowym koniem i pani barierka jakaś przeszkadza? Wjedź tam tym koniem przez te barierki po prostu. A jeszcze Bratisława. Slawa? Slawa czemu? Susi? Świetnie, pominięto cel narodowy żądania wobec Słowacji, więc teraz robimy. Nie mogę zabiegać o sojusz z tymi, bo jestem dzbanem. Zresztą zobaczymy, jak mi się uda podbić ich, nie? Dobra, Andrzej, odpalaj się na 500%, już mnie to nie interesuje. Zająć wszystko i wszystkich. Nareszcie Czesi kapitulują. Dwie ostatnie dywizje im trzeba powiedzieć goodbye, cellulite. I teraz wszyscy na front. Oczywiście mam zero manpowera i cieszę się z tego, jestem z tego po prostu dumny. Ale mimo tego, moi drodzy, że mam zero manpowera, to moja husaria, która oczekuje po prostu na sygnał, żeby zmiażdżyć wojska rumuńskie na granicy, zrobi to bez wahania, moi drodzy. Pokażę wam trik. Zobaczcie. Ci generałowie mają teraz po jednej dywizji, prawda? Uruchamiam na nich force attack. Mam 125 punktów. Uruchomienie force attacku kosztuje mnie 4 punkty. Przyłączę do niego dywizję, co nie? Wszystkie dywizje mają force attack. I uruchomiłem na trzech generałach za 8 punktów force attack w każdym dowódcy i teraz sobie mogę puścić plan, nie? I wszyscy są na force attacku. Każda dywizja atakuje na force attacku. Tak samo działa to z last standem, nie? Zaraz wam pokażę. O, ale mamy konferencję pokojową w sumie. Ty, ja bym sobie Czechosłowację zjadł, nie? Tutaj wziąłbym sobie Besarabię, Bukowinę, ropę bym sobie wziął, a ropy nie mogę. No to zjedzmy to tak. Ja nie mam player leda włączonego, a otrzymuję większość terenów. Ciekawe. A nie, zrobili jednak tutaj mi jakiegoś marionetkę. Okej. Okay. Ty, no zobacz, ale się najadłem. Boże, w Grecji mogłem jeszcze marionetkę zrobić czy coś. Fuk, szkoda. No cóż. Wiecie co, zrobię jeszcze to, zobaczymy. Będę zabiegał o sojusz z Kaiserem. Poprawię z nim relacje i zobaczymy, co się tutaj wydarzy ciekawego, nie? Niemcy znów idą na wojnę, wypowiedzieli wojnę Afryce, nie? I zobacz, co się dzieje, chłopie. I mają wojnę ze wszystkimi, a ja nie dołączę do wojny, bo nie mam królewca obstawionego. O, teraz już będę miał, chłopcze. Okej, okay. Niech się rozstawią, chłopaki. Czekaj. Niech Niemcy zabiorą dywizję z moich granicy, bo oni pomyślą może tak. Nie, no jak Polska nie dołączy do wojny, to po co mamy tutaj dywizję trzymać, tak? Musimy atakować Belgię, Blitzkrieg, wiesz, tego typu rzeczy. A ja powiem, aaa,
nie. O! Moi drodzy, dziwny, można powiedzieć głupi trik, ale wydaje mi się, że zostanie szybko spatchowany, nie? Praktycznie nielimitowany last stand i nielimitowany, moi drodzy, force attack, nie? Na przykład powiedzmy, macie armię. Macie na przykład powiedzmy 4 armie, nie? I wróg was atakuje, Niemcy was atakują, ale macie powiedzmy mało command pointów, no ja sobie teraz dodałem na potrzeby filmu, to na przykład wyrywacie wszystkie dywizje po kolei z tych gości. I gdzie normalnie tutaj force attack na tych dywizjach kosztuje, zobaczcie, 18 siły dowodzenia, to jak to wyrwiesz, to na tej dywizji wtedy kosztuje 2. I robicie po prostu tak. Cyk, 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 uruchamiacie sobie na tych gościach force attack i niby jedna dywizja ma wtedy force attack, nie? Pauzowuje to, jedna dywizja, przepraszam, ma last standa, ale po kolei sobie przyłączysz znowu z powrotem i zobacz, przy każdej postaci pojawia się shieldzik, nie wiem, czy to w 100% jakoś działa, bo tego nie mam jak sprawdzić, ale powiem wam szczerze, że jest git, widzicie? I to się za niedługo skończy, ten last stand, za 6 dni i będziesz mógł zrobić to samo i nie tracić praktycznie siły dowodzenia. To samo można zrobić w pozycji ataku, moi drodzy, na przykład, nie? Że jakby to powiedzieć, że każde z tych ability, która tu jest, możesz, zobacz, force attack uruchomić za 2, włączysz go. I teraz tak naprawdę tylko ta dywizja powinna mieć force attack, ale przyłączysz te 9 i zobacz, wszędzie zaczynają się pojawiać powoli te, nie wiem co to jest, miecz? Cholera wie. No i zobaczcie, przyłączyłem te dywizje i też wszystkie mają force attack uruchomiony w tym momencie, więc to jest jeden prosty trik, jak można sobie fajnie abilitki nabijać, nie? Tutaj jak sobie wybierzemy na przykład niszczyciela Fortress, to też mu damy niszczyciela Fortress, Fortress Destroyer i czekaj, artyleria obrężnicza kosztuje 25, wyłączymy to i teraz artyleria obrężnicza kosztuje 1 punkt. No to uruchomimy artylerię obrężniczą, przyłączymy te dywizje, piszemy sobie, wypowiemy sobie wojnę i zobaczmy, czy każda z tych dywizji, na przykład tutaj, 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 pyk, 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 pyk. Zobaczmy, czy każda z tych dywizji ma jakieś bonusy. O Boże, zepsułem, to miał być force attack, nie? A nie artyleria oblężnicza. No ale na artylerii oblężniczej też działa, nie? I na przykład zobaczmy, jeżeli odłączymy 23 dywizje, to ta dywizja tutaj podczas uruchomienia force attacku za 2 punkty, premia zdolności dowódcy plus 25. To jest to, z czego... Chyba to jest ten force attack, tak? Premia zdolności dowódcy to jest plus 20, plus 20 i plus 25 breakthrough, nie? A na przykład uderzymy dywizją bez tego, to już nie ma tutaj tej premii, co nie? Ale znowu zobaczcie, przyłączmy tę dywizję z powrotem do tego pana i znowu uderzymy i znowu umiejętność dowódcy tu jest plus 10, ale premia nie wraca, ty. Czy to jest tylko wizualna rzecz, czy to naprawdę... Zaraz zobaczymy, czekaj. Umiejętności dowódcy, plan bitewnych, czy to działa tylko i wyłącznie wizualnie? Ty, ja nie wiem, czy ja się odkleiłem, czy nie. To jest premia zdolności dowódcy, czyli to jest force attack tak naprawdę. Czekajcie jeszcze raz, bo się odkleiłem chyba. Wyłączymy tę dywizję, nie? Zaatakujemy tą prowincję. Damy im byle jakiego generała, dajmy im, nie wiem, Romla, okej? Okay. Umiejętność dowódcy, doświadczenie, bla bla bla, co nie? Ale dajmy na to, gdyby ta dywizja miała uruchomiony force attack, tak, to ma premię zdolności dowódcy, czyli plus 25. Okej. Okay. Czyli premia zdolności dowódcy to jest perk, to jest force attack po prostu teraz. Okej. Okay. Wiem, w jaki sposób to najłatwiej można sprawdzić. Patrz, uruchamiam force attack na tym gościu, nie? Czekam, powiedzmy, jeden dzień, przyłączę tutaj do niego dywizję i spróbuję zaatakować tutaj teraz. Okej, okay, nie mamy premii zdolności dowódcy, ale mogę za... Tak, nie działa ten bóg. Odkleiłem się. Ten bóg nie działa, po prostu. Bo możesz cały czas atakować i patrz, możesz... Okej, okay, i zobacz, i mogę wycofać dywizję w każdej chwili. Nie, no czekaj. Okej, okay, force attack, przyłączę cię do niego, lecą, wszyscy atakują i czekaj, teraz możesz zatrzymać dywizję. Ten bóg nie działa na ten tani command pointy i tak dalej. To totalnie się odkleiłem i to jednak nie działa. To daje wizualnie, ale nie daje bonusów do ataku, nie? Ale się odkleiłem totalnie. Dobra, wracając do naszej wielkiej Polski nieśmiertelnej. Dołączymy do wojny oczywiście. Panie Sosabowski, panu już damy full attack. I lecimy. Węgry dołączyły do aliantów. A z kim są alianci? Z nami. Dobra, chociaż tyle. Dobra, może sobie moje chłopaki poradzą jakoś. Ty, ale moje dywizje kawalerii nie są takie słabe. Jeżeli one są w 41 roku w stanie przepchać Niemców, fakt, że z przewagą liczebną, ale na przykład przed rzekę i ja je wypalam na 500%, ale ja mam tutaj dominację 7% też powietrzną. Ty, to w takim razie powinniśmy tutaj wejść bez problemu. Ty, rzeczywiście. Ej, czy naprawdę bardziej opłacałoby się zrobić kawalerię w hoju niż dywizję piechoty? Bo z tego co kojarzę, jak grałem Polską, to piechota zawsze potrafiła ugrzęznąć, nie? Na przykład, albo jakoś nie zaatakować, nie doprowadzić ofensywy, coś w tym stylu, nie? Ty, kurde. Dobra, teraz nasza kawaleria musi spacyfikować Opole, Wrocław i tak dalej. Wielkie i potężne Gliwice trzeba zdobyć. Lewiec, przestańmy atakować, bo się od niego rozbijamy po prostu. Dobijmy to i doślemy posiłki. Tu jest w ogóle, czekaj. Boom. Dobra, to sobie zmiażdżymy jakoś dosyć szybko. No i teraz zobaczcie. Jezus, jak ta kawaleria dobrze działa.
Ale mongolska była silniejsza jednak, kawaleria, naprawdę. Ale oni i tak dobrze działają. Co to jest za armia? Damy tu jeszcze 24 dywizje na Bałtyk. Dobra, widzę, że jednak dwie armie tutaj pomogły wystarczająco do zdobycia królewca. Ja teraz, żeby działał mi cel na Kory, muszę zrobić Niemcy marionetkę faszystowską tutaj, nie? Więc zobaczymy. Teraz to już puszczam plan. Jadę dosłownie, jadę pod linię Marzinota. Tylko niech moje chłopaki już przyjdą na front. Dobra, moi drodzy, pełna ofensywa na Berlin. Full force, full attack. Boom! Wielka Jezus Boże, jak to się pięknie ogląda. Zobaczcie na tą wielką, nieśmiertelną polską husarię. Patrz, po prostu zniszczenie. Defragmentation, disorientation and pure offensive. Po prostu destroyer, nie? Wszystko niszczymy. Wszystko niszczymy, stary. Po prostu ich rozjechałem, nie? Ty, co to tyle? W sensie... to tyle wystarczyło, żeby pokonać wielką armię kajzerowską? Zobaczcie, drogie dzieci. Kaiser jednak nie taki wielki. Wiadomo, że Polak większy. No i zobaczcie, no Niemcy zniszczone, więc ja robię tak. Państwo marionetkowe. Okej. Okay. A nie mogę tego wziąć? Co za zdrajcy narodu polskiego? Nie, no takie chamstwo. Co za buraki. Dobra, oddajcie Niemcom te tereny. Dobrze. Co z Finami? Proszę ich zrobić moją marionetką. Dziękuję bardzo. A Bułgarzy? O, już nie istnieją. Dobra, pyk. I teraz czy mogę zrobić ten cel? Ty, co jest? Aha, wrem udział w konferencji pokojowej w Hiszpanii, w której nie mogłem brać udziału, nie? Subcio. Tak, i mogę zrobić zabiegajmy o zbliżenie z Niemcami. Skip. Jest. Jest. Boże, przecież jak będę miał Kory. Ale ja i tak mam Kory na większość tych terenów. Ale tutaj będę miał na resztę Rosji Kory, więc zarąbiście, nie? Odessy jakieś coś. Kozacko jest. I tutaj idę, moi drodzy, w lewo, nie? Wiem, że... Ha, Łukasz zawsze, wiesz, 10 minuta filmu, od razu wprowadza komunę. Tylko po prostu idę po manpower, nie? Oj, będzie potrzebny. Ten komentarz zniszczył mnie psychicznie, jak wrzuciłem ten film, nie? Użytkowniku Kaki Kaki. Jeżeli tam jesteś i żyjesz, to cię pozdrawiam, ale zniszczyłeś mi psychikę, nie? W momencie wrzucenia Bułgarii. Bo to było 30 podejście do osiągnięcia. Ja wchodzę pod film, a tu komentarz tak. Kałach się nie pi. On od razu komunę wprowadza w 10 sekundzie filmu. Po prostu siedziałem w nocy, chłopie, i się z tego śmiałem, nie? Więc naprawdę gratuluję ci, ziomek, że rozwaliłeś mi psychikę. Okej, zrobiłem te tereny. Podkreślenie roszczeń do ziem wschodnich. Czy ja dostałem jakieś korki? Boże, to nie były Kory, tylko roszczenia. Nie, jestem Neandertalczykiem, przepraszam wszystkich. Boże, ja czekałem na to całą grę. Głowa mnie rozbolała aż. Wow. Moi drodzy, jesteśmy uratowani. Dodaj Konfederacja Narodów, współczynnik ludności w wieku poborowym 5%, nie? Daj mi to, chłopcze. Ej, te roszczenia albo claimy mi coś rzeczywiście dały, bo mi się wbiło 500 000 manpowera. I teraz robię Konfederację Narodu, będę miał jeszcze tyle. A teraz tutaj znowu jest zasoby ludzkie co tydzień 1000%. Okej, czyli robimy dokończenie misji bermondzkiej. I wjedziemy w ZSRR, nie? Dokończenie misji bermondzkiej, moi drodzy. Dawaj, Stalin, trzymaj się tam. Boom! Jezus. Ty wiecie, że ja nie używam samolotów, a moja kawaleria robi Jezus Maria tutaj na tym froncie? Dosłownie, Jezus Maria. Ty, Ruscy nawet dywizji nie mają na granicach. Czekaj, jak to wygląda? Ty, gdzie jest Moskwa? Nie będę w ogóle obserwował frontu. Stalin ma ile dywizji? 190, 180 do 90. Nie będę w ogóle obserwował frontu, tylko będę czekał, aż polska kawaleria wjedzie do Moskwy, moi drodzy. Czekamy na polską kawalerię, nie? A już jesteśmy coraz bliżej Moskwy, moi drodzy. Moi husarze. Moskwa. Jedziesz, jedź chłopie, błagam cię, wjedź, wejdź tam chłopiec, proszę cię, wejdź tam. Moi drodzy, tu jest Moskwa, nie? Jak to pięknie wygląda, jak nasza husaria, dosłownie jak wtedy, gdy zajęliśmy i kontrolowaliśmy Moskwę jako jedyny kraj, praktycznie miażdży obronę sowiecką. Teraz, Wąsaty nie mógł wygrać z Armią Czerwoną, lecz nasza husaria położyła ją całkowicie na kolana, nie? Można powiedzieć teraz, że Polska zajmuje to, co jej się należy, tak, od historii. I można powiedzieć, że Polska wraca do domu teraz. Moskwa jako księstwo lenne Wielkiej Polski. Tak miało być, tak miało być. Tak, pierwsze walki o Moskwę już trwają, moi drodzy. Już husaria się rozbija praktycznie głową w mur. Ale prędzej czy później powinniśmy dać radę. Jezus, jak my wypalamy przeciwnika. Moi drodzy, własnoręcznie postaram się okrążyć Moskwę. Mhm. Tak jest, mam to. Moskale już nigdzie nie idą. Polska wraca, moi drodzy, do macierzy. Polskie księstwo lenne, przepraszam bardzo, moskiewskie księstwo lenne wraca do Polski. Mamy to. Jak to mówią, każda autostrada prowadzi do Moskwy, a z Moskwy już tylko jeden krok, moi drodzy. Patrzcie na to, nie? Patrzcie, jak wygląda wojna z ZSRR i patrzcie, co mi się pojawiło. ZSRR żąda oddania Besarabii. Nie, nie mamy szans. Tak, nie oddamy naszych ziem bez walk. Ty, no w sumie zniszczyłem już całe ZSRR, Kaukaz, Bałkany. A dalej ich nie możemy skapitulować. Tego nienawidzę w tej grze. Wyobrażacie sobie taki historyczny scenariusz, że dotąd dochodzą Niemcy? To by była kapitulacja 100%, no. Tak naprawdę. Ło Boże, ty, ja mam tu jeszcze jakieś cele. Przywrócenie Republiki Dońskiej.
Kozacy dońscy muszą zyskać niepodległość. Będą odpowiadać przed nami. Okej? Okay. Co jest? Przywrócenie Republiki Kubańskiej. Muszą być od nas zależni. Co tu się dzieje? Ty, zrobiliśmy hordę kubańską i hordę dońską. Okej? Okay. Ty, nie wiedziałem, że tak się da w ogóle w hoju. Ty, no to jest hit na sali, że zobacz jak ja mam... Zobacz, dlaczego oni jeszcze nie kapitulują? To ja mam dojechać naprawdę do Władywostoku? Co jest? Jeszcze Władywostok będzie zajęty zaraz. Nie, Władywostok już jest zajęty, a oni nie kapitulują. Nie no, panowie, to jest czysta patologia, nie? Czysta patola, po prostu. Czysta patolka. O Boże, nareszcie, witam bardzo serdecznie. Dobra, weźmiemy tyle i spróbujemy jeszcze ukraść resztę. Okej, okay. Ty, udało mi się zjeść całe ZSRR. W sumie, lul. Ile mam korów? Nie wiem. Mało chyba, ale manpower mi się powinien oddać. Zaraz zobaczymy. Ile mam korów? Mało. Jezus, jak to było czerwono przez chwilę, nie? Taki ruch oporu i to wszystko, że wow. Nie no, chyba będzie wszystko jednak w porządku. No i moi drodzy, udało nam się stworzyć wielką frakcję, zagrać sobie for fun potężną wielką husarią i kawalerią. A w następnym odcinku będziemy bronić Polski przy użyciu tarczy inflacyjnej. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej kontentu z Hearts of Iron 4, to kliknijcie ten materiał.